Z biegiem czasu głęboki podział naszego świata staje się coraz bardziej wyraźny. Z jednej strony wierzący chrześcijanie żyjący we własnym kręgu, zadowoleni ze swoich relacji z braćmi i siostrami, z drugiej niewierzący, dla których liczy się tylko tu i teraz. Kościół otrzymał od Jezusa polecenie, aby wychodzić do ludzi po drugiej stronie, ale robi to rzadko lub mało skutecznie. Owszem, czasami organizuje jakieś akcje ewangelizacyjne, by dotrzeć do ludzi po drugiej stronie i pociągnąć ich do Jezusa, ale dla niewierzących jest to mało pociągające. Większość z nich jest całkiem zadowolona z siebie, zaś Kościół nie jest postrzegany jako miejsce, gdzie mogliby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Poza tym forma przesłania, z jakim zwraca się do nich Kościół, wydaje się nie tyle budować mosty, co dzielić. Jak na przykład epatowanie stwierdzeniem skądinąd słusznym: z Jezusem będziesz miał życie wieczne w niebie, bez Niego wylądujesz w piekle. Ale to wcale nie znaczy, że niewierzący nie mają pytań. Wręcz przeciwnie, mają ich bardzo wiele. Pytanie o sens życia, o własną tożsamość, o budowanie relacji. Mają też potrzeby, często bardzo głębokie potrzeby. Ale gdzie mogą się zwrócić, żeby je zaspokoić? Do kościoła? No nie, większość poszukujących nie traktuje poważnie takiej możliwości. Rozmawiają z rodziną, z przyjaciółmi, ale w naszym indywidualistycznym społeczeństwie nie mamy zwyczaju dzielić się swoimi najgłębszymi zmaganiami i osobistymi pytaniami, a tym bardziej prosić w tych sprawach o pomoc. My wolimy założyć na twarz maskę. Czasem tylko zdoła nas poruszyć dobra audycja radiowa czy film. I Bóg z pewnością używa takich mediów, by docierać do ludzkich serc. Jednak miejscem, gdzie coraz częściej szukamy odpowiedzi, jest internet. Coraz więcej osób zapytuje Google'a o sprawy bardzo osobiste. Każdego miesiąca ponad 50 milionów ludzi wstukuje w wyszukiwarkę słowo Bóg. Każdego dnia ponad 5 milionów poszukuje w sieci treści duchowych. Niestety wyszukiwane hasło „chcę umrzeć” też nie jest niczym niezwykłym. Postaraj się wyobrazić sobie kogoś, kto jest w depresji, nie widzi sensu swojego istnienia, ani żadnej przyszłości i wpisuje w wyszukiwarkę „chcę umrzeć”. A co by było, gdyby w tym momencie na ekranie pojawiło się 10 linków, z których pierwszy kieruje na stronę przygotowaną specjalnie z myślą o nim, na dobrze zaprojektowaną, nowoczesną stronę, na której ludzie opowiadają o swoim życiu, o tym, jak przeżywali podobne załamanie, ale też jak odnaleźli nadzieję. Oto akt pierwszy, na końcu którego człowiek nie jest popychany, lecz raczej zapraszany, by wykonać kolejny krok, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest Bóg. I tak zaciekawieni przechodzimy krok po kroku przez prezentację Ewangelii. Strona szukającboga.pl jest taką właśnie krok po kroku prezentacją dobrej nowiny. Opowiada o Bożej miłości do każdego człowieka, o relacji, jaką Bóg chce z nim nawiązać. Przedstawia historię ludzi, którzy doświadczyli przemiany, jaka za Bożą sprawą nastąpiła w ich życiu. Wyjaśnia, kim naprawdę jest Jezus. Zawiera list od Ojca, pokazujący, jak bardzo On nas kocha, ale też pokazuje problem, jakim jest grzech, i wyjaśnia, jak problem ten został rozwiązany poprzez śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Na końcu tej witryny znajdujemy zaproszenie do prostej modlitwy. Widzimy jej słowa, możemy je wypowiedzieć. Ktoś, kto czuje się poruszony, naciska przycisk „tak”. Coś ważnego zdarzyło się w jego życiu i zdaje sobie z tego sprawę. I prawie natychmiast słyszy sygnał przychodzącego maila. Otwiera go i czyta, że e-trener zaprasza go do rozmowy i do udziału w interaktywnym kursie „Dlaczego Jezus?”. Ten kolejny krok, kurs „Dlaczego Jezus?”, to proces znacznie bardziej intensywny. W ciągu 5 tygodni każdy niezależnie, ale z osobistym asystentem, nazywanym e-trenerem, odkrywa nowy wymiar wiary. To zupełnie inaczej niż czytać coś samemu. Stosując metodę prowadzenia poprzez zadawanie pytań, e-trener pomaga uczestnikowi samodzielnie odkryć, kim jest Jezus, poprzez zadawanie pytań i dzielenie się osobistym doświadczeniem. A robiąc to, pokazuje, że życie z Bogiem to więcej niż wiedza, to relacja. Takie połączenie w sieci z dojrzałym chrześcijaninem pomaga nowo nawróconemu nie tylko lepiej zrozumieć, na czym polega wiara, ale też jak może wyglądać życie ludzi wierzących. Kurs „Dlaczego Jezus?” trwa 5 tygodni, ale po jego ukończeniu uczestnik chce dowiedzieć się więcej. Zależnie od możliwości i lokalizacji, e-trener zaproponuje mu kolejne, świetne materiały online, kurs „Odkrywanie chrześcijaństwa” lub „Akademia rozwoju chrześcijanina”, albo zaprosi go na nieformalne spotkanie z grupą wierzących z miejscowej wspólnoty.
Projekt Szukając Boga to proces ewangelizacji internetowej polegający na prezentowaniu Ewangelii poprzez wykorzystanie sieci, tak by przyciągnąć niewierzących i zainicjować relacje z wierzącymi, a następnie skierować ich do wspólnot w celu dalszego pogłębiania ich wiary. Wszystko to realizowane jest w partnerstwie z setkami wolontariuszy i zanurzone w modlitwie. Odwiedź dzisiaj stronę platforma.szukającboga.pl i dołącz do naszego ruchu. Platforma Szukając Boga i międzynarodowy ponadwyznaniowy ruch JesusNet, którego jesteśmy częścią, funkcjonuje już w 22 językach. Razem możemy zarzucić sieć i poprowadzić do Jezusa ludzi na całym świecie.